Witajcie bardzo, bardzo serdecznie w moim pierwszym takim vlogu od dłuższego czasu. Od razu dwie informacje na początek. Ten film jest trochę długi i gdy chcielibyście zobaczyć, co w tym filmie jest i ewentualnie któryś fragment filmu przeskoczyć albo bezpośrednio dostać się do jakiegoś fragmentu filmu, który sobie wybierzecie, to zarówno w opisie filmu, jak i w pierwszym komentarzu ode mnie jest tak zwany minutnik, czyli jest minutowy wykaz, co w którym fragmencie, o czym rozmawiam i o czym mówię. Rozmawiam to może nie. Druga rzecz, słuchajcie, to jest rodzaj live'u. Ja nie robię cięć, ponieważ mam problem z montażem. Dlatego nagrywam to całościowo. Ten film jest trochę długi, ale w tym minutnik wam pomoże w jakiś sposób. I to będzie taki bezpośredni ciąg mówienia do was. Dla mnie to też jest wyzwanie. Mam nadzieję, że nie zmarznę. Jestem na radziostowie tutaj. To jest taka pierwsza, druga rzecz. Trzecia rzecz. Co w tym filmie możecie zobaczyć? Krótki wstęp, przegląd. Przegląd tytułów. Po pierwsze jubileusz. Po drugie ilość subskrybentów przekroczyła magiczną liczbę. Po trzecie strona internetowa, którą odpalam. Po czwarte oferta, którą wam proponuję. I do nauki języka niemieckiego. I na końcu odpytajkę zrobię. Zrobię odpytajkę, żebyście mieli też w jakiś sposób jakąś wiedzę i jakąś przekazanie. Tak jak tęsknicie za tymi odpytajkami i tak dalej, to właśnie zrobię coś takiego. Pierwsze, słuchajcie, informacja. 15 lutego 2016 roku umieściłem pierwszy filmik na moim kanale. Czyli 15. Właśnie nie wiem, kiedy to opublikuję. Albo 14 lutego jutro, albo dzisiaj, w sensie, bo dzisiaj jest wtorek. Nagrywam to we wtorek. Albo w czwartek. Jeszcze nie wiem. Ale 8 lat kanału, słuchajcie. Bardzo, bardzo wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, za to, że mnie oglądacie, też niektórzy z was skłaniacie się też do regularnej nauki ze mną, o której później. Ale przede wszystkim oglądacie i uczycie się niemieckiego, bo mój kanał z samego początku miał takie założenie, że nie będę sprzedawał ciekawostek, no chociaż tam są parę, nie? Ciekawostek o niemieckim, tylko chcę przekazywać rzetelną wiedzę i coś takiego robię od 8 lat. I bardzo wam dziękuję za tą przygodę, którą mam, bo w jakiś sposób to jest dla mnie przygoda. Bieganie z kamerą po górach i dolinach podsądeckich. Czasami też jak jest okazja, jestem poza miastem, gdzieś tam dalej, to też nagrywam w jakichś tam plenerach, w parkach i tak dalej. Bardzo fajna przygoda i w ogóle chcę wrócić do tego, bo wiele osób ma do mnie zarzucenie takie, zarzut to się nazywa, że mało ostatnio nagrywam. Słuchajcie, trochę ostatnie miesiące zainwestowałem w shortsy, nie? I niektórzy z was z tych komentarzy i z rozmów z moimi uczniami może nie do końca wiecie, co to są shortsy, jak je szukać, nie? I mam taki dyskomfort trochę, bo widzę, że nie wszystko dla was jest jasne tutaj, co się dzieje. Także tutaj chciałbym od tego momentu rozpocząć też takie nagrywanie więcej filmików w tej formie, w tej oficjalnej, nie jako shorts pionowy, nie? Bo wiecie, o czym mówię chyba, mam nadzieję, komórką, tylko w taki właśnie panoramiczny i to będą krótkie filmiki, minutowe może dwie, nie? Natomiast shortsy mają to do siebie, że muszą trwać minutę. Ja będę robił takie krótkie filmiki, ale zwykłe, gdzieś tam w tej formie takiej normalnej, nie? Także tak, druga rzecz, z której się bardzo cieszę, kilka dni temu stuknęło, tak to powiedzieć, 40 tysięcy subskrybentów. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo to jest pewna liczba magiczna, która przeszła i trzymamy się, idziemy, tendencja jest w górę. Wszystko dzięki wam. Oglądacie, polecacie, wysyłacie linki do innych. Fajnie, bardzo się z tego cieszę, że jesteśmy w tym miejscu właśnie. Kolejna sprawa. Oferta. Ja przez cały ten czas też promocji tego kanału. Ten kanał też służy do tego, żeby znajdować was jako uczniów, potencjalnych uczniów moich,
nie? Do nauki języka niemieckiego. I chciałbym Wam krótko przedstawić ofertę, która ostatnio weszła. Słuchajcie, jak chcecie zacząć niemiecki, jesteście w punkcie, w którym nie wiecie, co z niemieckim zrobić. Trochę utknęliście w miejscu. Możliwe, że jesteście na samym początku nauki. Możliwe, że jesteście już po kilkumiesięcznej, a może po kilku latach nauki. I gdzieś tam stanęliście i tak trochę jak stoicie na drodze, na skrzyżowaniu i wjedzie kilka dróg w prawo, w lewo, do przodu, pod ukos, na ukos gdzieś. Nie wiecie, gdzie, dokąd dalej. Nie? Myślę, że Wam mogę pomóc w jakiś sposób, dzieląc się tą moją wiedzą i wskazując miejsca, w których powinniście dojść, do których powinniście dotrzeć, czy to dotyczy gramatyki, czy to dotyczy słownictwa. Mogę Wam w jakiś sposób pomóc. I na przykład, jest taką formą bardzo przyjazną i nie ingerującą w wasz czas wolny. To jest taka oferta za 30 zł. Dostajecie dostęp, po pierwsze, do lekcji Quizlet. I uwaga, na mojej tej nowej stronie www.martindesimons.pl w dziale Quizlet są lekcje, wykaz lekcji, które mam w Quizlecie. Możecie je sobie sprawdzić. Link jest w opisie i w komentarzu pierwszym. Możecie zobaczyć, co tam robię, co tam się dzieje, co tam wymyślam. Jakie są lekcje. Powiem, że po pierwsze niemiecki od zera, czyli takie podstawowe tematy, kolory, liczby, godziny, podstawowe czasowniki. Potem mam rozbudowany dział z erekcją, czyli czasowniki erekcyjne, przymiotniki erekcyjne i rzeczowniki też. Potem pracuję nad... spójniki są. Nie? Jest 30 spójników w niemieckim. Z każdym z nich mam ćwiczenia. Mam też zestawienia takie łączące, miksy tak zwane, różnych spójników. Mam temat, słuchajcie, Der, Die, Das. To jest temat, na którym pracowałem parę dobrych lat. To jest wykaz rzeczowników według budowy, która ta budowa generuje rodzajnik. Nie? Czyli według pewnych końcówek, na przykład rzeczowniki Heit z końcówką albo Kite, albo Ung, albo Ik, albo Ei, albo I, tutaj w napisach jest. Na przykład one mają D. One mają rodzajnik D. I to jest taka wiedza, której nikt jeszcze nie zrobił, Wam powiem. Bardzo wiele na zestawieniach wideo widzę, że ktoś tam daje jeden przykład albo dwa, nie? Rzeczowniki z końcówką ent, albo ant, albo us, ismus. O, jest dużo rzeczowników z końcówką ismus. I tam dwa czy trzy przykłady. Ja mam w tych lekcjach kilkadziesiąt, niektóre zawierają kilkaset przykładów rzeczowników. Nie po to, żebyście się ich uczyli, tylko po to, żebyście zobaczyli, ile tego jest i w jaki sposób się z tym otrzaskali, zapoznali. Także za te 30 zł możecie dostać dostęp do Quizleta, plus jest taka nowa opcja, którą robię dla moich uczniów. Co tydzień wysyłam porcję zdań do tłumaczenia na maila. Wy to tłumaczycie, odsyłacie do mnie z powrotem, ja je koryguję, nanoszę poprawki i odsyłam z powrotem. I macie taki cotygodniowy kontakt z niemieckim, mailowy przynajmniej, plus ten Quizlet oczywiście, żeby rozpocząć przygodę, żeby tak troszeczkę ten niemiecki odczarować, bo mam wrażenie, że wiele osób ma takie podejście do niemieckiego, słuchajcie, że boję się, bo jakieś tam dramy, jakieś tam ze szkoły, złe wspomnienia, jakieś traumy związane z nauczycielką albo z nauczycielem od niemieckiego. Wiem, no takie rzeczy się dzieją po prostu. I zamiast się zrazić do człowieka, znaczy też się zrażamy do człowieka, ale często się zrażamy do przedmiotu, który ten człowiek wykładał albo nauczał. No trochę niebezpieczne, nie? Znaczy niebezpieczne, no niepotrzebne. Kolejna rzecz, którą bym Wam chciał powiedzieć, to odpytajka. Odpytajka zrobimy teraz. Będę Wam mówił zwroty, a Wy będziecie je analizować. Oczywiście tutaj mój komentarz. Pierwsze. Keine Sorgen. Keine Sorgen. Co znaczy ten zwrot? Dosłownie
żadnych zmartwień. Żadnych zmartwień. I to jest zwrot: nie martw się. Nie martw się. Drugi zwrot. Gern geschehen. Gern geschehen. To jest dosłownie chętnie wydarzy, że to się chętnie wydarzyło. Gern geschehen. W jakich sytuacjach to się pojawia? To się pojawia wtedy, gdy ktoś nam dziękuje, a my chcemy powiedzieć, że ta nasza pomoc to była przyjemność dla tej osoby. I mówimy wtedy, ktoś mówi ich danke dir, a ja mówię gern geschehen. Z przyjemnością. Chętnie ci pomogłem. To jest taki przekaz tej myśli, nie? Kolejny. Es ist nett von dir. Es ist nett von dir. To jest zwrot, który mówi miło mi, przepraszam, miło z twojej strony. To miło z twojej strony, że to zrobiłeś, że pomogłeś, że byłeś, że cokolwiek uczestniczyłeś. Es ist nett von dir. I ostatnie. Muszę do niego zadzwonić. Ich muss ihn anrufen. Ich muss ihn anrufen. Czasownik anrufen jest kogo co. Ja do ciebie dzwonię. Ich rufe dich an. Kiedy mogę do ciebie zadzwonić? Wann kann ich dich anrufen? Koniec. To jest tyle. Tytułem wstępu. Ten film chciałbym, żeby rozpoczął nowy etap na tym kanale. Sugerujcie swoim znajomym, lajkujcie, subskrybujcie. Rzadko o to proszę, nie? Rzadko proszę o subskrypcję. Myślę, że znacie mój kanał, niektórzy z was, no to wiecie, że raczej niechętnie, w sensie nie, ale no rzadko, nie chcę was naciskać. Teraz was poproszę. Na te 40 tysięcy subskrybentów i 8 lat działalności. Dziękuję wam serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam was cieplutko, bo się robi zimniutko. Cześć, hej.